Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem dzisiaj opowiem wam o kosmitach z krótkometrażowego filmu Rakka z 2017 roku. Przypuścili oni inwazję na naszą planetę, po czym błyskawicznie dokonali masowych egzekucji prawie wszystkich ludzi. Ocaleli byli niewolnikami i używano ich do przeprowadzania eksperymentów, bądź też dołączyli do ruchu oporu, aby walczyć z najeźdźcą. Rakka gromadzili ocalałych ludzi w tak zwanych wylęgarniach. Byli oni używani jako żywe inkubatory dla obcej rasy. Rasa ta przeprowadzała również na ludziach eksperymenty, często modyfikując ciała ofiar. Zdecydowana większość przeprowadzanych badań kończyła się śmiercią obiektu testowego. To jednak nie wszystko. Kosmici zaczęli również transformować planetę Ziemię. Budowali olbrzymie budowle z nieznanej substancji, która pokrywała również ich ciała. Pompowały one olbrzymie ilości metanu do atmosfery, zmieniając ziemski klimat. Z powodu gigantycznych wzrostów temperatur na świecie zaczęło dochodzić do wielu katastrof naturalnych. Rakka budowali również olbrzymie farmy, palili lasy i niszczyli wszystkie formy życia. Byli oni bezwzględni. Wiele kluczowych budowli, takich jak wieża Eiffla, były pokryte ciałami ludzi, które zostały tam powieszone w celu zastraszenia ocalałych. Pod względem technologicznym, owszem, byli zaawansowani. Jednak gdyby nie parapsychiczne zdolności, jakie posiadali, Ziemianie byliby w stanie stawić im opór. Ludzie nieprzygotowani na tego typu atak byli manipulowani przez przybyszów z gwiazd. W ten sposób, gdy Rakka przejął kontrolę nad człowiekiem, mógł używać go do walki z ludźmi, bądź kazać na przykład popełnić samobójstwo. Podczas przeprowadzanych eksperymentów potrafili również wykorzystywać ofiary testów do manipulacji ocalałych ludzi. W filmie pojawiła się scena, w której kosmici użyli znanego polityka, aby ten wygłaszał przemowę do ocalałych, żeby przekonać ich do przybycia do specjalnej enklawy, gdzie Rakka przygotowali dla nich bezpieczne miejsce do życia. Była to oczywiście pułapka, w którą wpadali nieliczni. Tajemnicza czarna maś była przez nich używana jako pancerz, budulec, jak i pożywienie. Farmy, o których wspomniałem wcześniej, wyglądały jak wielkie czarne stalagmity wyrastające z ziemi. Część z nich była tak potężna, że wystawały ponad chmury, zakłócając tym również ruch ziemi wokół własnej osi. Rakka byli bardzo podobni, pod względem anatomii, do humanoidalnych wężowatych istot. Posiadali typową gacią twarz, a kołnierz okalający łeb stylizowany był na ten występujący u kobry. Szczęki tych stworzeń były usiane wielkimi spiczastymi zębami, tuż za nimi skrywał się rozdwojony gadzi język. Ich krew była koloru żółtego, przy czym była również dużo gęstsza od ludzkiej. Według jednej z hipotez, Ziemia po dokonaniu transformacji byłaby cała pokryta czarną substancją i olbrzymimi konstrukcjami wykonanymi z nieznanego pierwiastka. Możemy być pewni, że dla ludzi nie byłoby tam miejsca. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!